Słowo Boże na dziś, sobota 16 marca 2024 roku. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mnie pouczył i zrozumiałem, wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 7. Panie mój Boże, Tobie zaufałem. Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, gdy zabraknie wybawcy. Panie mój Boże, Tobie zaufałem. Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie. Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij, Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. Panie mój Boże, Tobie zaufałem. Bóg jest dla mnie tarczą, On zbawia ludzi prostego serca. Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg co dzień pałający gniewem. Panie mój Boże, Tobie zaufałem. Chwała Tobie, Królu wieków. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Chwała Tobie, Królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swojego domu. Oto słowo Pańskie. –